Benio, Wader, Kazik i Grupcio. W dzisiejszym odcinku przedstawimy wam trzymaj mnie tę kamerę, bo mnie ciężko jest. O, trzymaj, będzie dobrze. W dzisiejszym odcinku, może sobie tak wziąć, żebyś mnie widział. W dzisiejszym odcinku przedstawimy wam race. Takie race Abaknan Patlonen i takie race. Są różne efekty, co jak. Tutaj mamy 400 gram neku, jest aż 100 sztuk. W 2020 roku kosztowały 100 zł, w 2021 nawet kosztują 145 zł. Ładnie się ceny podnosi, jak petardy idą w górę, to i race idą w górę. Na tutaj mamy 50 sztuk. Gramaturki nie widzę, powiem wam, że nie ma gramatury, jest 390 gram, czyli tu jest większa gramatura niż tutaj, co jest dwa razy więcej. Dobrą alternatywą właśnie to jest, jeśli chodzi o petardy. Jak wiecie, petardy, emitery wymierają, jest ich coraz mniej, nie trzymać paleca na spuście, jest ich coraz mniej, jest coraz gorzej, jeśli chodzi o mocną pirotechnikę, a to jest bardzo dobra opcja. Chyba weszło, dobra. A więc zaczynamy, drogie dzieci. Instrukcji nie będę wam przedstawiał, jak z takiego korzystać, odcinek jest, możecie poszukać na kanale. W 2020 roku dostałem naprawdę masę właśnie skarg, zażaleń, że w emiterach, petardach był ląd szybki. Więc ja się pytam, po kiego waca jest prowadzony certyfikat CE? Jeśli petardy miały być bezpieczniejsze, a są niebezpieczne, bo ktoś odpalając petardę, nawet na ziemi prawidłowo odpala petarda, a jest ląd szybki i petarda robi bam, jest nie za ciekawie. Taki pistolecik, takie race to jest dobra alternatywa, bo co tu może pójść nie tak? No, możemy pomylić strony i wtedy nic nie będzie. Może nam raca po prostu eksplodować w pistoleciku, ale jak tak zrobimy, no to tylko nas ogłuszy, łapy będziemy mieli cały. Nie bój się, Kazik, cały czas tak trzymam. Więc jedynie nas może ogłuszyć, ale łap wam po prostu nie upierdzieli. Macie różne, przeróżniaste race. Są race hukowe, efektowe, piskowe. Jest tego naprawdę ogrom. I dobra zabawa. Wychodzimy sobie, idziemy na świeże powietrze, wyciągamy łapę. Nie celujemy przede wszystkim w ludzi i... Musicie przyznać, że race są mega głośne. Teraz weźmiemy sobie, sprawdzimy te cudo, te drugie. Tu z jakąś taką wroną są. Nie znam się zbytnio na racach, ale w tym roku trochę race pomęczymy. Wkładamy i zielona flaga. Ładny efekt Titanium Salut. A teraz zrobimy efekt i strzelimy tutaj blisko. Więc sami musicie przyznać, że race są naprawdę głośne. Poczekajcie chwilę, tutaj jeszcze coś mam. Jeszcze mam tutaj race. Gdzie ja je mam? Czy je zabrałem? Jeszcze mam takie jedne fajne race, które cieszyły się dość dużym popytem. Mam. I są to race screamowe. Oczywiście jeszcze po nocy sobie parę odpalimy. Screamka wkładamy i... nie wiem. No właśnie. Jeszcze raz screamek. Nie mam pojęcia czemu. O kurde. Nie chcę wejść. To nie będziemy się siłować. Dawaj kolejnego wariata. Pyk. Race są przeróżniaste. Mamy chyba jeszcze dwa pociski. No to jeszcze odpalimy. Później Kazio sobie strzeli ze dwa razy. Bo też ma pistolecik. Benia. Musicie przyznać, że są sztos. A tam. Ładny efekt Titanium Salut. O, Kazio, musisz odbezpieczyć u góry. Gdzie? Tutaj. Tylko ściągnij palec do spustu i teraz. O, jak się odbiło. Naprawdę są sztos. No dobra, teraz Kazio sobie postrzela. Benio, kręć Kazika. Niech Kazio nam pokaże. Ty, a sprawdzimy, czy rozwali wyrzutnie? Pocisk? No bo tutaj masz, o Kazio, idź tam dalej. Chociaż może nie, bo odbije pocisk, wiesz? To jest głupi pomysł. Nie, to jest głupi pomysł. O. Efekt Titanium Salut jest ogromny. głośne są. No i przede wszystkim nie musicie trzymać petardy do ostatniej chwili, żeby petarda wam wybuchła w powietrzu, tylko tutaj sobie bezpiecznie strzelacie i petarda wybucha w powietrzu. I to jest dla mnie ogromny plus. Wader, czemu łóżka zatykasz? Co? Wader, łóżka zatykasz? Kaziu. Kaziu. I tu tak, o. Tego, tam, o. I pas gasł. Screamowa? Tak. Tak, te screamowe mają jak, no jakiś błąd. Dobrze, dobrze, tak, tą stroną. Koniec. Koniec. No dobra, widzimy się po zmroku. Zobaczymy, jak po zmroku strzelają. Pauza. Andrzej ma tamte jasne, ja mam te drugie. Mamy parę rodzajów, są niebieskie, żółte, zielone, czerwone. Ostrość złapie? Złapa. Mamy niebieskie akurat. Andrzej ma te drugie. Dobra, Andrzej, dawaj, strzelaj. Rób laki luka. Już jest trochę ciemniej. Widać efekty time salute. Teraz wam pokażę, jak strzela się na patelnię. A, zablokowany, przepraszam. Płak, poszedł. Ładnie się odbija, pan Andrzeja. Andrzej, tam są płatki! Nie bój się, Kaziu. Nie, stanę w takim miejscu, gdzie... No. O. Wyknij pauzę. I patrz tam. Oka. Więcej można kupić też taką nasadkę, co parę razy naraz leci. Ale musicie przyznać efekt titanium stód. Rewelacja. U mnie niebieska kometka, u Andrzeja zielona kometka. I koniec. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, mordy. Będzie więcej. Wbijajcie do sklepu pirohit.pl. I tyle. Pozdrawiam. Opa, Andrzej na bobra poluje.